Drodzy Państwo, jest nas bardzo niewiele, za to bardzo zacne grono i grono osób znakomitych. Ja chciałem serdecznie Państwa powitać w imieniu Fundacji Centrum Prasowe i działającego w jej ramach Centrum Edukacji Społecznej DIP, ale tylko i wyłącznie jako współgospodarz tego miejsca i tego lokalu, bo tak naprawdę nasze spotkanie jest organizowane przez kilka znakomitych fundacji. Polska w Europie, noworodzącej się jeszcze, nowonarodzonej fundacji, o której pewnie Elżbieta coś powie. Chciałem serdecznie powitać pana senatora, naszą znakomitą Elżbietę Skotnicką-Illasiewicz. Temat dzisiejszego spotkania, które organizujemy w ramach takiego cyklu zapoczątkowanego przez pana Marka Prawdę, mianowicie porozmawiamy o Unii Europejskiej i nasz tytuł dzisiejszy to jest: czy nasza wolność traci, czy zyskuje na członkostwie w Unii Europejskiej? I ja już się wyłączam, oddaję mikrofon Elżbiecie i Elżbieta jest teraz gospodynią. Dziękuję bardzo. Ciągle trzeba tak mówić do mikrofonu. Aha, bo się nagrywa. Dobrze. No cóż, w pierwszym rzędzie witam pana. My się znamy z czasów, kiedy byliśmy pełni nadziei i entuzjazmu. Pierwszych lat 90. na samym początku. Wtedy żeśmy zaczynali w różnych fundacjach. No dzisiaj może mamy trochę mniej entuzjazmu, ale będziemy go ożywiać tymi spotkaniami, no nie mamy innego wyjścia. Natomiast ja cały program, jak Państwo wiecie, może z poprzedniego spotkania z panem Markiem Prawdą, podjęłam głównie z myślą o poszukiwaniu młodych sprzymierzeńców naszego zaangażowania w sprawy Unii Europejskiej, no bo ktoś musi to potem za nas pociągnąć. A my już tak coraz bardziej dyszymy, prawda? Proszę Państwa, no cóż, nie ulega wątpliwości, że cel projektu europejskiego jest od 60 lat niezmienny. I nie zapominajmy, że celem jego jest po prostu życie w pokoju. Wobec czego temat wolności, o którym teraz będziemy mówić, jest wart przypomnienia. Jesteśmy w ogóle w okresie wielkiej reformy Unii, którą zapoczątkował szef Komisji Europejskiej i przypomniał nam, że Unia jest zbudowana na trzech podstawowych wartościach: wolności, równości i praworządności. I w naszych debatach chcemy przypomnieć sobie o tych trzech wartościach i zastanowić się, w jaki sposób te wartości mają zastosowanie w praktyce społecznej nas, obywateli, polskich obywateli Unii Europejskiej. I to jest jakby główny cel tego cyklu spotkań. Dziś zaczynamy od wartości wolności. Prosimy pana senatora o powiedzenie nam, wprowadzenie do naszej rozmowy, no bo to już będzie właściwie rozmowa towarzyska, panie senatorze, tym razem. Co właściwie się w tym dzieje, a dzieje się wiele w tej chwili w Unii, nie będę tego uprzedzać oczywiście. Czy możemy mieć w związku z tym nadzieję, że ta wolność będzie, że nasze dzieci, nasze wnuki też będą mogły w wolności przeżyć tak, jak my przeżywamy te lata w wolności. Co właściwie ta wolność znaczy, będąc członkiem Unii Europejskiej? Ponieważ przeciwnicy Unii ciągle podejmują ten temat, który był taki głośny w okresie jeszcze przedakcesyjnym, że wejście do Unii nam zagraża naszej wolności. I wobec tego, cóż, panie senatorze, czy nasza wolność traci, czy zyskuje na członkostwie w Unii? To jest nasze pytanie do pana i proszę potraktować tę rozmowę absolutnie towarzysko. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby herbaty, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo Państwu dziękuję za zaproszenie. Usiądę tak jak Państwo. Rzeczywiście nie powinno być tej katedry, jeżeli mamy rozmawiać, bo ona trochę do wykładu zobowiązuje, ale to nie będzie wykład, tylko to będzie wprowadzenie do
To będzie wprowadzenie do... To będzie wprowadzenie do dyskusji. Temat mojego niedokończonego doktoratu o profesora Władysława Stróżewskiego właśnie dotyczył wolności. Nie dwóch, tak jak opisywał Popper czy Isaac Berlin, ale trzech różnych koncepcji wolności. Dzisiaj chciałbym, zaproszony przez panią Elżbietę, powiedzieć o jednej, to znaczy wolności negatywnej, tak ją, jak ją rozumieli liberałowie angielscy z XVII-wieczni, jak ją rozumiał Montesquieu i francuscy ludzie oświecenia i które to rozumienie jest nam wszystkim na tej sali, myślę, bliskie. Nie wykluczam tego, że inni z Państwa też mają własne podejście do tego pojęcia, ale sądząc po twarzach, połączyła nas wolność. Znaczy na pewno z niektórymi spośród Państwa połączyło nas pragnienie wolności, której no nie mieliśmy szans doświadczyć w latach 70. i w latach 80. w Polsce. No nie tylko dlatego, że byliśmy internowani bądź aresztowani, tak jak Jacek Szymanderski czy ja, ale także dlatego, że ta przestrzeń wolności rzeczywiście w tamtym systemie była niezwykle ograniczona dla przeciętnego obywatela. Nie chciałbym włączać do naszej rozmowy wolności rozumianej tak, jak to rozumieli nasi romantycy i co jest dość mocno obecne też w naszej tradycji patriotycznej. To znaczy nie będę mówił o wolności państwa, czyli o suwerenności państwa. Będę mówił o wolności indywidualnej, o swobodach obywatelskich i o prawach człowieka. To jest ten zakres, który chciałbym, żebyśmy, czy proponuję, żebyśmy sobie omówili. Mnie się wydaje, że to miejsce Polski w rankingach wolności, które przez długie lata było bardzo wysokie, żeby wziąć choćby pod uwagę notowania znakomitego amerykańskiego Freedom House, gdzie najpierw Polska awansowała stopniowo coraz wyżej, a potem utrzymywała wysokie notowania na mapie wolności, a od dwóch lat ta pozycja idzie w dół, ta pozycja się załamuje, że te notowania właśnie w takich niezależnych indeksach wolności, bo Freedom House posługuje się indeksem wolności, są warte uwagi. Jak ja wrzucam na media społecznościowe informacje o tym, jak Freedom House ocenia to, co się dzieje w Polsce w ostatnich dwóch latach pod kątem właśnie wolności, to natychmiast dostaję wpisy zazwyczaj od niezidentyfikowanych osób o tym, że to lewackie amerykańskie myślenie albo lewacka amerykańska organizacja, albo że oni muszą być sponsorowani przez Rosjan. Tak przeciwnicy wolności walczą z tymi, którzy w moim przekonaniu stosują obiektywne metody pomiaru wolności, i to nie tylko w Europie i Ameryce, ale na całym świecie. Bo indeks amerykańskiego Freedom House dotyczy wszystkich krajów na całym świecie. I jest robione jako główna praca tej instytucji od wielu, wielu, wielu lat. No i dlatego ona renomowana. I jest takich organizacji dużo. W związku z tym myślę, że nie jest, że mamy wystarczające uzasadnienie dla tezy o tym, że Polska była wzorcem wolności i wzorcem także mechanizmów demokratycznych. I naszym towarem eksportowym to poszanowanie dla swobód obywatelskich z jednej strony i dla mechanizmów demokratycznych z drugiej strony, że to poszanowanie było naszym towarem eksportowym. Że to był taki okręt flagowy, którym posługiwaliśmy się, czy który płynął na czele. Że to był taki znak firmowy,
naszego kraju, rozpoznawalny w różnych miejscach na świecie. I myślę, że dzięki temu zdobywaliśmy dużo punktów na arenie międzynarodowej, nawet tam, gdzie byliśmy znacznie słabsi w innych dziedzinach, ale to nas windowało. To znaczy, że pod tym względem mechanizmy zabezpieczające konstytucyjność aktów prawnych, zabezpieczające respektowanie praw i swobód obywatelskich i wreszcie przystąpienie do Unii Europejskiej, które dało nam ponadnarodowe, traktatowe gwarancje dla wolności obywatelskich, czy to w postaci Karty Praw Podstawowych, czy też w postaci artykułu 2 Traktatu o Unii Europejskiej, że to wszystko wzmocniło, to ustabilizowało polską pozycję na tym międzynarodowym rynku. I tak się składa, że eksportowaliśmy to nasze doświadczenie z wolnością, bo to nie tylko wcześniejsze pragnienie, ale później doświadczenie z wolnością, także w rozmaite egzotyczne miejsca na świecie. Ja mówię o historii, chociaż w dalszym ciągu to się w mniejszym zakresie, ale jednak dzieje. Eksportowaliśmy na pewno do Europy Wschodniej. Na pewno do Europy Wschodniej, gdzie czy to na Ukrainie, czy to w Gruzji, czy to w Mołdawii, nasze doświadczenia z wolnością były uznawane. Gdzie ten polski towar eksportowy był rozpoznawalny i szanowany. Gdzie wreszcie instytucje społeczne i instytucje państwowe, które tę wolność gwarantowały, zabezpieczały, były uznawane za modelowe. 2 lata temu, w kwietniu 2016 roku, ówczesny, wciąż jeszcze premier, Arsenij Jaceniuk poprosił mnie o to na konferencji w Kijowie, to jest taka coroczna konferencja, na którą jeżdżę, o bezpieczeństwie, poprosił mnie na bok i mówi: Bogdan, powiedz nam, jak to jest, że likwidacja służby cywilnej w Polsce w ciągu 1 tygodnia nie spotkała się z reakcją Unii Europejskiej i nie zostaliście z niej wyrzuceni, podczas gdy nam, nie członkom, państwu stowarzyszonemu wyłącznie, od niedawna z Unią Europejską, nakazuje się wprowadzenie służby cywilnej, apolitycznej, niezależnej od rządu i tak dalej, i tak dalej. Jak to jest? Czy to są takie podwójne standardy? Czy też tak się traktuje po prostu tych, którzy nie są członkami w stosunku do tych, którzy już członkami są? I to jest takie bolesne oczywiście doświadczenie z ostatniego czasu, ale pokazujące czy dowodzące tezy, że tę polską, to polskie doświadczenie z wolnością i z demokracją rzeczywiście inni rozpoznawali i szanowali, traktując nas jako specjalistów w tej branży. Także w egzotycznych krainach. Egzotycznych z punktu widzenia naszego kręgu kulturowego. No przecież pamiętacie Państwo sami, jak po arabskiej wiośnie 2010 na 2011 nasi ojcowie, założyciele polskiej demokracji, byli tam zapraszani na przykład do Tunezji po to, żeby być doradcami, w jaki sposób tamten system polityczny reformować w kierunku wolności i demokracji. Egzotyczny obszar, no bo inna cywilizacja, bo inna kultura. Ja sam jestem od 6 lat przedstawicielem Rady Europy do Maroka. To też bardzo egzotyczne, bo Rada Europy straciła w ciągu ostatnich 20 lat bardzo na znaczeniu i jest w zasadzie takim coraz bardziej fasadowym tworem. No i do Maroka, bo to też krąg, inny krąg kulturowy. Ale moim zadaniem jako sprawozdawcy dla Zgromadzenia Parlamentarnego jest to, żeby opisywać, jakie zmiany następują w tamtym kraju, który, przypomnijmy, nie przeszedł rewolucji, nie przeszedł wojny domowej, tak jak
rewolucji, tak jak Egipt, wojny domowej, tak jak Libia czy Syria, tylko w dużym stopniu ze względu na mądrość swojego władcy, ale także na obawę przed, ze względu na obawę przed tą rewolucją, wprowadził szybko nową konstytucję i zaczął wprowadzać tak zwane prawa podstawowe. Prawa w sensie ustawy podstawowe, które tę konstytucję wprowadzają w życie, poszerzając obszar wolności. Poszerzając. Ja nie chcę iść za daleko, poszerzając. I fakt wyboru faceta z Polski na takiego sprawozdawcę tam właśnie w Maroku 6 lat temu świadczy po prostu o tym, że za te nasze osiągnięcia w tym zakresie nas szanowano. A w tej chwili pytają nas o to, co wyście zrobili z własną wolnością. Co wyście zrobili ze swoją wolnością. Z tą wolnością, o którą tak zabiegaliście i której byliście ikonami w wielu miejscach. Ostatnio na konferencji francuskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych ktoś zapytał mnie, jak to jest z tym przywiązaniem Polaków i innych narodów Europy Wschodniej do wolności i do demokracji. No muszę powiedzieć, że od kilkunastu lat to był pierwszy ekspert, który uznał, że Polska leży w Europie Wschodniej. Bo to tak nawiasem mówiąc, bo za sprawą naszej wysiłków i naszej dyplomacji, i naszego społeczeństwa i ekspertów zostaliśmy przesunięci z Europy Wschodniej, wydawałoby się skutecznie do Europy Środkowej i w tej Europie Środkowej byliśmy obecni w sposób niekwestionowany przez wiele, wiele, wiele lat. A teraz znowu nas pytają o tym, co słychać u was oraz w innych krajach Europy Wschodniej, prawda? To tak na marginesie zupełnie. Ja oczywiście reaguję w tym momencie, znaczy wysuwają mi się pazury i kły i zaczynam gryźć w takim momencie, jak nas próbują zakwalifikować z powrotem do kręgu kulturowego Europy Wschodniej. No ale coraz trudniej jest mi argumentować. Bo jednak Europa Środkowa i Zachód to jednak w moim przynajmniej przekonaniu jest pewna przestrzeń wartości, które są opisane i w traktacie waszyngtońskim 1949 roku zakładającego NATO i w traktatach założycielskich, w traktatach Unii Europejskiej. No i są jak gdyby też tak podskórnie wewnętrznie przez nas rozumiane, no, że to jednak jest krąg cywilizacyjny, zasady państwa prawa, mechanizmów demokratycznych, wolności i swobód obywatelskich, praw człowieka, szacunku dla mniejszości, tolerancji. A tolerancja chyba nie jest wpisana akurat w traktat waszyngtoński, aczkolwiek traktat o Unii Europejskiej pluralizm wpisany akurat jest, jeśli dobrze pamiętam. No więc oczywiście, panie Elżbieto, jestem przekonany, że nasza obecność w Unii Europejskiej jest dodatkowym wzmocnieniem dla naszych wolnościowych aspiracji. Natomiast niestety nie powstrzymuje rządzących w ciągu ostatnich 2 lat przed dekompozycją instytucji i procedur, które tę wolność zabezpieczają. To znaczy weźmy chociażby cały ten proces 2-letni zamachu na niezależne sądy i trybunały. Teraz wszystko zależy od wewnętrznego poczucia niezawisłości sędziów. Nie ma zewnętrznych, zostały zdjęte tak naprawdę zewnętrzne zabezpieczenia dla tej niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądownictwa. To nie znaczy, że sędziowie przestaną być niezawiśli w swojej większości, bo doświadczenia, które obywatele na ulicach Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Gdańska, innych miast mają w ostatnich miesiącach,
gdzie to policja bądź prokuratura oskarżają uczestników manifestacji o łamanie prawa, te doświadczenia są pozytywne w tym sensie, że sądy tych obywateli uniewinniają. I albo uniewinniły w pierwszej instancji, albo już ostatecznie, prawomocnie w instancji drugiej. Tak przynajmniej jest tu w Warszawie, o czym obaj, a może nawet więcej spośród nas wie. Więc formalne zdjęcie gwarancji i tych takich wentyli bezpieczeństwa dla niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej nie oznacza, że popadniemy od razu w zawisłość sędziowską i sędziowie stracą swoją niezależność, bo się do tego jednak bardzo przyzwyczaili przez długie lata. Czy obecność w Unii Europejskiej jest jakimś piorunochronem w tych trudnych czasach, jeśli chodzi o sprawy, o których dzisiaj będziemy rozmawiać? Według mnie jest. Według mnie jest. No bo dzisiaj minister Szymański, odpowiedzialny za relacje z Unią Europejską, co prawda na moje uwagi na sali senackiej odpowiada, że nie po to zmieniał się rząd, żeby Europie pokazać bardziej uśmiechniętą twarz PiSu, tylko że zmiana rządu była powodowana przede wszystkim kwestiami wewnętrznymi, a nie zewnętrznymi. Zdaje się notabene, że każdy z nas pozostał przy swoim. Znaczy on przy swoim, ja przy swoim. Ale on ma kłopot. I minister Szymański i jego przełożeni mają kłopot, jak udowodnić instytucjom Unii Europejskiej, że praworządność w Polsce w dalszym ciągu odpowiada standardom europejskim. No konia z rzędem temu, kto będzie to w stanie udowodnić. Nie udowodnią. A zdają sobie z tego sprawę, że jest szereg różnych form nacisków, które instytucje unijne mogą stosować, począwszy od politycznego, a skończywszy na proceduralnym, które utrudnią funkcjonowanie takiej władzy, która nie akceptuje tego zestawu wartości podstawowych dla wspólnot europejskich. Więc to jest, ja bym tu nie bagatelizował, powiem szczerze, nie bagatelizowałbym tych sposobów oddziaływania ze strony zarówno naszych partnerów indywidualnie, takich jak Francja, na przykład na stan praworządności w Polsce, jak i Brukseli jako tego symbolu Unii Europejskiej wraz z jej instytucjami. Czy to, co się dzieje w niektórych krajach europejskich, będzie miało, ma jakiś wpływ na naszą wolność w Polsce? Mam na myśli chociażby ostatnie wybory we Włoszech. Jeszcze nie wiemy, jaki będzie układ polityczny, który z nich wyjdzie, no ale jednak ponad 50% głosujących oddało głos na partie antyestablishmentowe i to takie, które no, mogą podważać instytucje i procedury, które były do tej pory gwarancjami wolności obywatelskich. W Ameryce sytuacja jest jeszcze inna, ponieważ populizm amerykański w moim przekonaniu, na ile go znam, jest różny od europejskiego i on nie zrobi skutecznego skoku na instytucje i na procedury. To znaczy instytucje w Ameryce, pomimo całej retoryki, zmiany polityki Białego Domu, innego podejścia prezydenta do zagadnień wewnętrznych, do zagadnień międzynarodowych, instytucje trzymają się przyzwoicie. Znaczy jest tak, że sędzia gdzieś tam na Hawajach jest w stanie podważyć tę pierwszą wersję dekretu prezydenta Stanów Zjednoczonych i go po prostu unieważnić. I myślę sobie, że w Ameryce nie zdarzy się, choć moi przyjaciele amerykańscy
jak rozmawiamy o tym, co się dzieje, mówią, a to u nas się dzieją tak samo złe rzeczy, jak u was w Polsce. Ale inaczej się dzieją. Ale inaczej się dzieją, bo tam no, nikt nie zrobi skoku na kompetencje Sądu Najwyższego, próbując podporządkować je władzy wykonawczej. Prawda? Znaczy, to jest niewyobrażalne. To się po prostu nie wydarzy. Co według mnie jest możliwe w niektórych krajach europejskich, żeby poszły tropem Węgier czy Polski i takie podważenie, prawda, tych instytucji przeprowadziły. Więc ten europejski populizm jest trochę inny aniżeli amerykański. Czy są jakieś gwarancje międzynarodowe naszych wolności, czy naszej obywatelskiej wolności poza Unią Europejską? W moim przekonaniu takich skutecznych nie ma. To znaczy oddziaływanie takich organizacji jak Rada Europy, jak OBWE jest znikome, a przykład Turcji w NATO pokazuje, że można wprowadzić system autorytarny, no bo taki system niedemokratyczny został wprowadzony przez Erdoğana w Turcji, a równocześnie być członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego i ze względu na znaczenie strategiczne być ważnym partnerem. Można się spierać, można się awanturować, mogą być rozmaite napięcia, ale jednak nikt Turcji nie będzie w NATO, z NATO próbował usunąć za ewidentne łamanie wolności i praw obywatelskich. Nikt tego po prostu nie zrobi. W związku z tym Unia Europejska na tym tle, także z Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o pewien zakres spraw, a z Rady Europy jedynie Europejski Trybunał Praw Człowieka jako ta instancja odwoławcza po werdyktach polskich sądów, tak, to są takie instytucje, które są dodatkowymi zabezpieczeniami dla wolności obywatelskich i praw człowieka w Polsce. No i to może tyle tytułem wprowadzenia. Bardzo bym się chciał, żeby Państwo się ze mną nie zgodzili, przynajmniej jeżeli chodzi o ostatnie 2 lata. Ja mówię... Mikrofon. Poczekaj. Ja się chciałam spytać Pana, Panie Senatorze, o to znaczenie wzmocnienia w ogóle jakby to powiedzieć, tej suwerenności, zabezpieczenia suwerenności militarnej Unii Europejskiej w tym, w nowym tym projekcie Junckera, prawda? Tam jest, powstaje ta nowy program tego PESCO. Ten program PESCO, który oczywiście związany jest z bardzo istotnym wzrostem wydatków unijnych na obronność. To nie ma być nic, to nie ma być program, który ma być przeciwwagą, a partnerem NATO, prawda? Tak to jest w każdym razie formułowane. Teraz chciałam zadać Panu pytanie, jak Pan sądzi, czy w obecnej, no jednak coraz bardziej takiej niejednorodnej Unii istnieje w ogóle możliwość większego obciążenia budżetów narodowych wpłatami do budżetu unijnego, ponieważ to ma być jeden z tych programów, który ma zdecydowanie wpływać na swoistość Unii. Jest to o tyle ważne, że generalnie ten cały wielki program Junckera wiąże się z wzmocnieniem tych, że tak powiem, polityk i tych programów unijnych, które sprzyjają wewnętrznej konsolidacji Unii. Natomiast
przesuwania tych programów, które nie są uznawane za priorytetowe dla tej konsolidacji do krajów członkowskich. Wobec tego tu jest pytanie właśnie, czy takie kraje, które się w tak daleki sposób w tej chwili zaczynają różnić od głównego nurtu unijnego, jak Polska, Węgry, no nie daj Bóg Włochy, prawda, czy będą skłonne wzmocnić tą działkę, tą ratę, że tak powiem, którą będzie trzeba wpłacać do wspólnego budżetu. I tu może serdeczna prośba o kilka słów na temat tego PESCO. No to jest następny rozdział, który otwieramy. W zasadzie trochę odpowiadam na pani pytanie zadane wcześniej, przed naszym spotkaniem. Mój tekst na ten temat się ukaże w publikacji pokonferencyjnej z World Policy Conference w języku angielskim, francuskiego i free z listopada, a w tej chwili streszczę go bardzo, bardzo krótko. To znaczy, uważam, że w Unii Europejskiej kończy się czas kryzysu wywołanego w 2008 roku kryzysem amerykańskim. I że jesteśmy świadkami tworzenia takiej masy krytycznej do tego, żeby z tego kryzysu się wydobyć. I że różnica pomiędzy rozwojem Unii Europejskiej w latach 90. i na początku poprzedniej dekady, kiedy generalnym hasłem było More Europe, prawda, więcej Europy, wszędzie, stąd pomysł na traktat konstytucyjny, stąd pomysł na rozwiązania rozmaite w tym traktacie, że różnica polega na tym, że w tej chwili obywatele Unii Europejskiej mówią więcej Europy gdzieniegdzie, w niektórych obszarach. To jest oczywiście duża różnica. To jest oczywiście duża różnica, ale widać takie przyzwolenie ze strony większości obywateli w różnych krajach Unii Europejskiej, aby współpracę w niektórych dziedzinach wzmocnić. Jest tych dziedzin kilka, ja sam obserwuję takie tendencje w trzech. To znaczy, po pierwsze, we wzmocnieniu wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, i rozumiem, że o to było przede wszystkim pytanie, ale też proszę zwrócić uwagę na to, że także w dziedzinie przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu jest takie oczekiwanie, żeby Unia była sprawniejsza. I po trzecie wreszcie, no, w dziedzinie wypracowania nowych mechanizmów zabezpieczających Unię Europejską przed falą uchodźców. Celowo mówię zabezpieczających Unię Europejską przed falą uchodźców, czyli tym, co się może powtórzyć, tak, czy może być kontynuowane w przyszłości. Nie znam się specjalnie na kwestiach gospodarczych, ale gołym okiem widać, że jest też czwarta dziedzina, którą jest wzmocnienie strefy euro. Cały paradoks polega na tym, że euro jako waluta nie była ofiarą kryzysu europejskiego w Unii Europejskiej w ostatnich latach. To poszczególne państwa ze swoimi gospodarkami takimi ofiarami były. Euro trzymało się całkiem przyzwoicie. Euro nie popłynęło. Ale jednak jest takie oczekiwanie, żeby tą strefę euro przekształcić i żeby ją wzmocnić. Powiem o dwóch pierwszych dziedzinach, zaczynając od drugiej, czyli od tej walki z terroryzmem. Uważam, że w tym zakresie nic zasadniczego nie zdarzy się w najbliższej przyszłości, dlatego że wzmocnienie kompetencji Unii Europejskiej w zakresie zwalczania terroryzmu wymagałoby rewizji traktatów. A nikt nie jest w tej chwili gotowy do tego, żeby otwierać rewizję
nikt o zdrowych zmysłach nie jest gotowy do tego, żeby otwierać przegląd traktatów i coś w tych traktatach, coś w tym traktacie o Unii Europejskiej dłubać. Natomiast jeśli chodzi o wzmocnienie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, to i owszem, można bez rewizji traktatów, można znacznie wzmocnić zdolności Unii w tej dziedzinie. Unia może być sprawniejsza, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo zewnętrzne. Unia może być lepsza, jeżeli chodzi o obronność. Unia wreszcie może być skuteczniejsza, naprawdę skuteczniejsza, jeżeli chodzi o stabilizację swojego najbliższego sąsiedztwa i tego południowego, i tego północnego, i tego wschodniego. Kiedyś w którejś swojej publikacji, trochę dyskutując z Karlem Bildtem, nazwałem otoczenie Unii Europejskiej półksiężycem ognia. Karl Bildt użył pojęcia the ring of fire, prawda? No to nie jest jednak pierścień ognia, dlatego że na szczęście północne sąsiedztwo Unii Europejskiej jest stabilne, no bo Norwegia, chwalić Boga, Unii nie zagraża. No i zachodnie stabilne jest również, no bo to ocean Atlantycki, więc stamtąd też zagrożenia nie płyną. Więc raczej mamy do czynienia z takim półksiężycem zagrożeń, zarówno w Europie Wschodniej, jak i w Śródziemnomorzu. I to widać gołym okiem. I tutaj Unia może być znacznie bardziej skuteczna, pod warunkiem, że na politykę sąsiedztwa przeznaczy w najbliższej siedmiolatce nie 12,5 miliarda euro, bo co to jest 12,5 miliarda euro na 16 albo 17 krajów należących do tego sąsiedztwa, czy też włączonych do polityki sąsiedztwa. Co to jest, prawda? 12,5 miliarda euro wydawanych w ciągu 7 lat, tylko będzie skuteczniejsza wtedy, kiedy tych środków będzie więcej oraz metody współpracy z partnerami, z tymi sąsiadami skuteczniejsze. Tak jak to na przykład Hiszpanie zrobili z Marokiem, o którym Państwu mówiłem, gdzie nie ma zjawiska przerzucania przez 13 kilometrów cieśniny gibraltarskiej łodzi z uchodźcami. Znaczy granica południowa Hiszpanii jest stabilna, jest szczelna. Ceuta, Melilla są dobrze chronione. Nie ma tam, stamtąd wyeliminowano takie zjawisko wiele lat temu. Zupełnie inna sytuacja jak pomiędzy Włochami a Libią. Inna sytuacja niż między Turcją a Wyspami Greckimi. Więc nie chodzi tylko o pieniądze, chodzi także o kwestie mechanizmów współpracy. I teraz tak, teraz dlaczego uważam, że wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony ma szansę na to, żeby się rozwinąć, żeby wyjść z kryzysu. I to szybko. Dlatego, że po pierwsze nie trzeba dokonywać zmian w traktatach, tylko wykorzystać te instrumenty, które w traktatach zostały zapisane, a z których nigdy nie korzystano. Jednym z takich narzędzi jest stała współpraca strukturalna, Permanent Structured Cooperation, czyli właśnie tak zwane PESCO. Nigdy do tej pory nie wykorzystywane, ale będące narzędziem, które ma swoje podstawy traktatowe od 2009 roku, odkąd traktat lizboński wszedł w życie. I przez tych 9 lat nikt z tego nie skorzystał, aż dopiero na ostatniej Radzie, na Radzie Europejskiej w końcu zeszłego roku większość partnerów uznała, że można. Bo według mnie pojawiła się wola polityczna, żeby z takiego narzędzia skorzystać, co było efektem zarówno referendum brytyjskiego. Brytyjczycy blokowali przez długi czas rozwój tych zdolności obronnych i w zakresie bezpieczeństwa Unii Europejskiej.
No a po drugie, część Europejczyków przestraszyła, część liderów europejskich przestraszyła się skutków wyboru prezydenta Trumpa, który zapowiedział, że z Europą to będzie więcej konkurencji aniżeli współpracy. Więc postanowiła bardziej zadbać o swoje własne bezpieczeństwo. No a brak decyzji w tej chwili o tym, jaka będzie skala tego przyspieszenia integracji także w tej dziedzinie, zależy od tego, że negocjacje pomiędzy CDU a socjaldemokratami w Niemczech trwały tak długo i do tej pory jeszcze, znaczy podpisano umowę koalicyjną, ale nie ma jeszcze rządu. Tak? Gdyby ten rząd był, to myślę, że francusko-niemiecka lokomotywa doprowadziłaby do tego, że już mielibyśmy więcej skutków, pozytywnych skutków integracji w tej dziedzinie. Jak Polska na tym tle? Ani dobrze, ani źle. Dlatego, że na pewno jest rzeczą bolesną i rzeczą o daleko idących konsekwencjach, że przestaliśmy być jednym z trzech silników dla tego procesu. Jak przygotowywaliśmy wspólnie z Sikorskim oraz naszymi odpowiednikami we Francji i w Niemczech tak zwany pierwszy list weimarski w 2010 roku, to proponowaliśmy w tym liście z polskiej inicjatywy, zaznaczam z polskiej inicjatywy, część rozwiązań, które czekały, a teraz zaczynają być wprowadzane w życie. W drugim liście weimarskim, 2 lata albo 3 lata później, znów Polska należała do tych inspiratorów pogłębienia współpracy w tym zakresie. A teraz to Francja z Niemcami samodzielnie, bez Polski, za to przy wsparciu Hiszpanii, Włoch i Niderlandu i Holandii przed rokiem przedstawiła ten program wzmocnienia, rozbudowania wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. I rząd, aktualny rząd PiS-u, na początku nie reagował. Zachował wstrzemięźliwość, zachował dystans. To były oczywiście stracone miesiące. Dopiero kilka miesięcy temu rząd polski powiedział o tym, że chce uczestniczyć w PESCO, prawda? W końcu, jak się zakończyły negocjacje, to okazało się, że Polska uczestniczy chyba w trzech projektach w tym zakresie na kilkanaście możliwych. No to ja się pytam, dlaczego nie w kilkunastu możliwych i dlaczego nie jesteśmy kreatywni na tyle, żeby inspirować, żeby być tą lokomotywą, żeby napędzać po prostu ten proces. Z jakich powodów to wynika? No to Państwo sobie są w stanie sami najlepiej odpowiedzieć. Nie tylko z eurosceptycyzmu tego rządu, prawda? Nie tylko z tego powodu. Więc mówiąc krótko, reasumując to, co Pani podniosła, na pewno wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony będzie tą dziedziną, gdzie integracja przyspieszy. Na pewno stanie się to niebawem. Podstawowe decyzje zostały już podjęte. Teraz chodzi o ich wprowadzenie w życie. Polska, która była animatorem tego wzmocnienia CSDP przez kilka ładnych lat, była później maruderem, a ostatnio przeszła, że tak powiem, do takiego peletonu. Znalazła się w peletonie uczestników tej współpracy. Ja osobiście oczekiwałbym więcej, to znaczy powrotu, i mam nadzieję, że to kiedyś nastąpi, powrotu do tego grona przywódczego, jeżeli chodzi o wzmocnienie tej dziedziny. Proszę Państwa. To pytanie. Halda.
Chciałabym podziękować za to wprowadzenie i za tą drugą część, bo szczególnie ciekawa i wielu przynajmniej zupełnie nieznana. Co, nie jestem włączona, tak? Ale włączyłaś, tak? Ja się nie odłączyłam. Ale nie muszę chyba powtarzać. Natomiast chciałam powiedzieć, że uważam, że chyba pan jest wielkim optymistą, jeśli chodzi o niezależność sądów. Na pewno sędziowie mogą mieć wolę niezależności, natomiast prezes sądu wystarczy, że będzie pomyśli. I wtedy koniec z tą niezależnością, bo zablokuje karierę i zablokuje wszystko. Więc ja bym nie była taką optymistką. Ja się bardzo tego boję i nie sądzę, że jeżeli to się utrzyma, to czeka nas właśnie zależność sądów. Dziękuję. Jeśli można. Tak, jeśli można, bo pan minister zachęcał do dyskusji i, że tak powiem, skorzystam z tego zaproszenia. Najpierw sprawa mniej ważna, przyczynek, ale może warta wzmianki, sprawa sytuacji w Stanach. Też mam wrażenie, że to inna bajka, że tam jest po prostu łatwiej, lepiej, ale powołam się na swoją niedawną lekturę takiej książki, Jak umierają demokracje. Dwóch amerykańskich autorów, jeden, o ile wiem, historyk, drugi politolog. Niestety nazwisk w tej chwili nie przytoczę, nie otworzę. Rzecz jest nowa, obaj od lat zajmują się badaniem demokracji i sposobów, w jakie te demokracje giną. I doszli tam do wniosków, o których może za chwilę, w dwóch słowach, ale też wskazywali na to, że w Stanach były wielokrotnie przez wielu prezydentów podejmowane próby osłabienia sądów bądź częściowej likwidacji Trybunału Konstytucyjnego, więc to nie jest sytuacja zupełnie księżycowa, że Trump częściowo takie próby podejmuje. Jednym z prezydentów, który był dość zaawansowany na tej drodze, był prezydent Roosevelt, więc w czasie, o ile pamiętam, trzeciej swojej. Więc warto pamiętać, że jest pewna tradycja ataków na niezależne sądownictwo, nawet w krajach o takiej mocno ugruntowanej demokracji. Ich stanowisko, jeśli chodzi o Stany, jest takie umiarkowanie pesymistyczne, między umiarkowanie pesymistycznym a umiarkowanie optymistycznym. Mianowicie oni są zdania, że demontaż instytucji demokratycznych udaje się wtedy, jeśli przed nim nastąpi demontaż kultury demokratycznej, kiedy się obyczaj zmieni, kiedy sposób funkcjonowania partii, kiedy polaryzacja jest bardzo silna, kiedy partia z przeciwnego obozu przestaje być przeciwnikiem politycznym, tylko jest wrogiem. W związku z tym przypominają, że w tej chwili w Stanach ta polaryzacja jest od wielu lat bardzo daleko posunięta, a to sprzyjać będzie. To rozchwianie kultury demokratycznej sprzyjać będzie, czy sprzyjać może, jakimś aktom dewastacji trójpodziału władzy i tak dalej. Przypominają, że w okresie afery Nixona, kiedy już powstawała komisja, która miała tą sprawę zbadać, za powstaniem tej komisji opowiedziało się pewna liczba republikanów, którzy uznali, że łamie się tutaj pewne zasady. Twierdzą, że w tej chwili to jest nie do pomyślenia, żeby przy ewentualnym, nie impeachmencie, bo z tym mogą być kłopoty, ale jakąś taką sytuacją, kiedy by trzeba się za bądź przeciwko Trumpowi opowiedzieć, żeby republikanie w jakiejś liczbie liczącej się poza może jedną czy dwóch, byliby skłonni dołączyć się do demokratów. Więc to jest taki lekki akcent, że tak powiem, że być może jest nieco gorzej niż chcielibyśmy. Natomiast wydaje mi się trochę dyskusyjne i tu będę mówił nieco dłużej. Ten wykład o
tej sytuacji Polski i polskim akceptowaniu wolności indywidualnych, który pan minister przedstawił. To znaczy bardzo bym chciał, żeby tak było. Powołam się może krótko na taką wypowiedź niemieckiego historyka Augusta Winklera, który to był chyba rok 2007, czyli wkrótce po wejściu Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej do Unii Europejskiej, zaryzykował taką tezę, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej mają inną doświadczenia historyczne i są niejako inaczej sformatowane niż kraje Europy Zachodniej. A mianowicie, pierwsza wojna światowa dla tych krajów była wojną wyzwoleńczą, więc była, mówiąc w wielkim skrócie, dobrą wojną, która doprowadziła do tego, że te kraje w ogóle mogły powstać i zaistnieć. I jakkolwiek straty były wielkie w ludności, też w Polsce, o ile wiemy, tam chyba z 500 000 osób zginęło, o tych stratach się nie mówi, bo jest ten moment przełomu pozytywnego. Na Zachodzie oczywiście pierwsza wojna światowa to są jatki, to są te niekończące się bitwy, początek takiego pacyfistycznego ruchu na Zachodzie, więc inna reakcja na pierwszą. Inna też reakcja na drugą wojnę światową. Większość państw zachodnich nie utraciła suwerenności. Były poturbowane, Niemcy zostały podzielone, ale zasadniczo suwerenności te kraje tego pasa utraciły suwerenność, więc inaczej reagują na zagrożenia i odbierają te zagrożenia raczej jako zagrożenia grupowe. To znaczy, to jest zagrożenie dla wolności grupy, zbiorowej, dla narodu polskiego, który jest wspierany przez częściowo Kościół katolicki. To jest inny typ sformatowania i w związku z tym Winkler mówi, no jeśli ma się dokonać zjednoczenia Europy, no to trzeba te dwie wrażliwości jakoś zbliżyć, że same technokratyczne zabiegi nie wystarczą, bo my w tej ważnej historii Europy, pierwsza, druga wojna światowa, obie te części są inaczej zakorzenione. To jest jego uwaga tam z 2007 roku. Mnie się wydaje, że część tej naszej tutaj zapaści związanej z PiS-em bierze się między innymi stąd, że część jakby to zwać, polskiej duszy zbiorowej jest jednak nie w pełni tak sformatowana jak dusza zachodnia, która jest nastawiona. Pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa to jest sekwencja, nadmiar szowinizmu, nacjonalizmu, trzeba z tym walczyć, więc prawa indywidualne, prawa jednostek. W Polsce raczej sprawa zbiorowej niezależności, Kościoła, który tą niezależność wspierał, to jest inny typ podejścia. Po wszystkich zmianach część polskich elit, ale też część polskich obywateli przejęła ten model myślenia zachodni i bardzo w sposób energiczny, świadomy opowiada się też za takim myśleniem indywidualistycznym, kategorii praw człowieka, eksponującym też Holokaust jako główne wydarzenie, ale część nie. I to część na tyle istotna, że rozpętując taką demagogiczną wrzawę wokół wstawania z kolan, odzyskiwania niezależności utraconej Polski, obrony Kościoła za wszelką cenę, PiS mógł się odwołać do pewnego doświadczenia historycznego, które zdeformował, które wyolbrzymił demagogicznie, robi to nadal, ale ma za sobą jakieś doświadczenie historyczne głębiej zakorzenione. Tyle z mojej strony, co by jak gdyby troszkę podważało ten schemat, że jesteśmy dobrze wpisani w tą zachodnią narrację. Częściowo tak i wpisujemy się, czy wpisywaliśmy się w nią coraz mocniej, ale częściowo nie i moim zdaniem ma to głębsze, niestety czy stety, ale głębsze uzasadnienie. Co do trzeciej rzeczy, to ja podzielam pańską ocenę. To znaczy też uważam, że
nasza dusza zbiorowa jest głęboko pęknięta. Podobnie jak nasza pamięć historyczna jest zróżnicowana. No i że oczywiście PiS wykorzystuje, odwołuje się do takich części tej naszej zbiorowej świadomości, którą może użyć dla celów sprawowania władzy jak najdłużej, w sposób jak najmniej kontrolowany, no i z pogwałceniem podstawowych zasad, do których ta druga część społeczeństwa jest przywiązana. Pytanie jest tylko takie, jakie są proporcje. Na to pytanie nikt w tej chwili nie jest w stanie odpowiedzieć, bo żadne badania, nawet badania prowadzone w miastku, na pytanie o to, ile jest w nas potrzeby wolności zbiorowej, a ile wolności indywidualnej, nie odpowiadają. Znaczy, ja dlatego uniknąłem rozmowy, o czym powiedziałem metodologicznie na samym początku, że nie chciałbym rozmawiać o polskiej suwerenności, no bo to jest kwestia właśnie przywiązania nas do tej wolności, naszego przywiązania do wolności zbiorowej, która niewątpliwie dla wielu ludzi, dla wielu Polaków była sprawą ważną. I znam przecież wielu takich kolegów z Solidarności, którzy są usatysfakcjonowani tym i tylko tym. To znaczy, to im wystarcza. Tak, to im wystarcza. Przecież oprócz tych rzesz polityków Prawa i Sprawiedliwości, z którymi pracuję pod jednym dachem, którzy zachowują się konformistycznie, są także tacy, którzy uważają, że wolność, że suwerenność państwową odzyskaliśmy na przełomie 89-90 roku, ale polski obywatel wolnym się nie stał. To znaczy, że w latach 89-2015 ta wolność indywidualna była fikcyjna i w praktyce zawieszona niejako, była w zawieszeniu. Dlatego, że żaden z rządów, które począwszy od rządów Tadeusza Mazowieckiego, a skończywszy na rządzie Ewy Kopacz, nie realizował faktycznych postulatów wolnościowych Polek i Polaków. Czyli innymi słowy, że to był okres przejściowy, prawda? Że dopiero w tej chwili te aspiracje wolnościowe są realizowane. No, przyszedłem do Państwa z debaty na temat tak zwanej ustawy degradacyjnej, gdzie padają argumenty, że dopiero teraz Polska odzyskuje suwerenność, polskie władze odzyskują suwerenność nad polskim wojskiem, czyli że obywatele dopiero od teraz zaczynają kontrolować swoje siły zbrojne. No to przecież śmieszne. To przecież wszystko groteskowe, potwornie. Także ja się z tym zgadzam, aczkolwiek tych proporcji, prawda, ani pan, ani ja nie jesteśmy w stanie opisać, określić, wyważyć, a one mają kluczowe znaczenie. Nie zgadzam się natomiast z tym, że obserwujemy taki kryzys demokracji w różnych miejscach w świecie, który może prowadzić do jej, jeśli to zostało wypowiedziane przez pana, tak do końca, może doprowadzić do jej długotrwałego kryzysu, takiego długoterminowego kryzysu. Uważam, że nie. To znaczy Schumpeter, Huntington i bardzo inteligentny badacz zmian systemów politycznych w świecie Larry Diamond z Uniwersytetu Stanforda opisali, dwóch pierwszych wcześniej, a trzeci cały czas pisze na ten temat, cały czas pisze, zjawisko fal demokracji, prawda? Fal demokratyzacji i odwrotów od demokracji. Oczywiście, że Fukuyama, pisząc o tym, że nam się skończyła historia i teraz już będzie ustrój demokracji liberalnej w większości krajów na świecie, stworzył jeden wielki mit zbiorowy i to mit nieprawdziwy. I należało się spodziewać tego, że takie odwroty od demokracji incydentalnie czy też zbiorowo będą następować.
I obawiam się, że właśnie jesteśmy świadkami takiej właśnie fali. Tej fali inspirowanej przez zjawiska nie mające nic wspólnego z procedurami demokratycznymi. Przez zjawiska będące rezultatem dostępu do mediów społecznościowych, gdzie można powiedzieć wszystko i usłyszeć i przeczytać też wszystko i co więcej jeszcze występować w tych debatach anonimowo, to znacznie modyfikuje kwestię, no właśnie, odpowiedzialności. Znika odpowiedzialność obywatelska i znika także odpowiedzialność i zaciera się odpowiedzialność polityków. Czy skończywszy na celowych działaniach, które są podejmowane chociażby w Moskwie. Znaczy akurat w tym wypadku w różnych miejscach Federacji Rosyjskiej, bo fabryki troli nie są akurat w Moskwie, tylko w Sankt Petersburgu i w innych miejscach, celowo inspirujące kryzysy demokratyczne w różnych miejscach na świecie. Więc ja bym powiedział raczej, że mamy do czynienia w tej chwili z kryzysem demokracji w części krajów Zachodu, że są chwalebne wyjątki pod tym względem, jak na przykład we Francji po wyborach prezydenta Macrona oraz po wyborach parlamentarnych. I że jesteśmy w takiej dość trudnej sytuacji pewnej równowagi pomiędzy tendencjami populistycznymi i tendencjami, nazwijmy to, prodemokratycznymi w naszym świecie europejskim, akurat niestety będąc czasowo po tej drugiej stronie, to znaczy, gdzie rząd rzeczywiście jest rządem populistycznym, który nie liczy się z instytucjami i procedurami demokratycznymi. Ale mocno wierzę w to, że po tej trzeciej z kolei takim częściowym wycofaniu się z tych zdobyczy demokracji w niektórych miejscach na świecie przyjdzie znów fala demokratyzacji i znów pociągnie jeszcze więcej państw, tak jak to za każdym razem wcześniej bywało. Co do sędziów, bardzo chciałbym mieć rację. Ja mam takie pytanie do pana, a właściwie mam kilka pytań, ale no, na wszystkie z nich można odpowiedzieć albo bardzo szybko i krótko, albo można mówić bardzo długo. Po pierwsze, czy pan jest zdania, że w ciągu najbliższych kilku, powiedzmy 5 lat wygaśnie ten parcie migracyjne na teren Europy? Nie. Dobrze, szybko. To w takim razie mam drugie pytanie. Czy do pana doszła, powiedzmy, czy zna pan takich ludzi, którzy mają taką koncepcję, że Polska może być krajem rozwijającym się, zrównoważonym, demokratycznym i w ogóle wzorcowym, jeżeli będzie poza Unią? Nie. Świetnie, tam idzie. W takim razie trzecie pytanie. Czy panu się wydaje, że ktokolwiek z działaczy, nazwijmy to, politycznych, będących skupionych w tak zwanym Międzymorzu, jest zainteresowany rozwojem i powstaniem dalszym tego zjawiska, nazwałbym je, ponieważ z moich jakichś tam badań i analiz wynika, że na przykład budowa tej drogi Via Carpatia to jest wyłącznie nasze zajęcie, a kraje pozostałe nie są całkowicie tym zainteresowane. No to znaczy, że... Pociąga to konkretnie świadomość, że to wszystko od strony ekonomicznej nie ma żadnych podstaw i żadnych tych kraje nadbałtyckie nie są zainteresowane wcale tą drogą tranzytową. Po drugie, nie mają żadnych związków ekonomicznych z krajami Europy Południowej, nazwijmy to. No i w ogóle cała myśl jest taka, raczej jest to tendencja, powiedzmy, konkurencji dla Unii Europejskiej, próba jej rozbicia i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam generalnie, tu muszę troszkę dłużej odpowiedzieć. Uważam, że formuła czy koncepcja Międzymorza jest wydmuszką. To znaczy, to jest taki koncept, który nie zawiera treści. Tam nie ma treści w środku.
To jest formuła, która była przygotowana po to, żeby formuła współpracy regionalnej, która była przygotowana po to, żeby rozszerzyć zaplecze i pokazać się obywatelom tutaj, w Polsce, Polkom i Polakom, że jest jakaś koncepcja, wokół której gromadzą się też przywódcy krajów ościennych i że w związku z tym Polska ma siłę przyciągania, a nie odwrotnie. No tylko, że ona od początku była obłożona kilkoma wadami. Po pierwsze, jak chce się być przywódcą regionalnym, to się to robi, ale nigdy się o tym nie mówi. Znaczy, o tym mają mówić inni w momencie, kiedy zainteresowany to wykaże. Przecież myśmy przez długie lata dokładnie to samo robili. Tylko powtarzaliśmy sobie nawzajem, niech nas Pan Bóg broni przed mówieniem o tym, że chcemy być przywódcą regionalnym. Mocarstwem. No, jak ktoś powie mocarstwo regionalne, to już sprawa przerypana kompletnie. Tak? Znaczy nikt nie zaakceptuje takiej tromtadracji po prostu. Przecież spotkania, które odbywały się w gronie równie szerokim, jak to z czerwca 2016 roku, kiedy prezydent Trump się pojawił w Warszawie, odbywały się regularnie. Ja sam w Krakowie gościłem kilkudziesięciu ministrów obrony narodowej na nieformalnym spotkaniu szefów MON w 2009 roku. Wspólnie Sikorski kilkanaście razy, prezydent Komorowski bardzo często, tylko to się robiło, a o tym się nie mówiło. W związku z tym ona jest obłożona tym grzechem pierworodnym, że na spotkanie z udziałem prezydenta Trumpa to liderzy się zjechali. Nie wszyscy co prawda na najwyższym szczeblu, ale się zjechali, ale na następne już nie przyjeżdżają. Bo już nie ma takiej atrakcji jak prezydent Stanów Zjednoczonych. Po drugie, jeśli by cokolwiek było w tej koncepcji, to tylko i wyłącznie projekty infrastrukturalne. Znaczy ja tam nie widzę żadnej innej treści, a wielu ekspertów, tak jak pan, podważa wolę od północy, od Estonii, idącą aż na południe do Słowenii, żeby robić te korytarze transportowe wspólnymi siłami, prawda? Ja nie jestem kompetentny w tym zakresie, odnotowuję tylko fakt, że poza tymi projektami infrastrukturalnymi nie ma tam nic. Więc jeżeli te projekty infrastrukturalne, jak twierdzą niektórzy, są też pod znakiem zapytania, to znaczy, że to jest kompletna wydmuszka. I wreszcie po trzecie, no, nie tak dawno byłem na takiej konferencji w Brukseli, gdzie z największym zapałem o tej formule mówiły kraje konkurencyjne w stosunku do Unii Europejskiej. To znaczy Rosjanie na przykład. Znaczy Rosjanie, Serbowie to są bardzo zainteresowani tym, żeby taka formuła się ziściła, bo ona by osłabiła Unię Europejską. Więc z jednej strony twórcy tej koncepcji w Polsce ograniczyli ją wyłącznie do krajów członkowskich Unii Europejskiej, to zwróćmy na to uwagę, prawda? Ale z drugiej strony potraktowali jako pewną przeciwwagę dla tej Brukseli, z którą są w konflikcie. Nie dopuszczając Ukrainy zresztą. Nie dopuszczając Ukrainy. Moje nazwisko Józef Toczek, jestem byłym pracownikiem MSZ-u i ONZ-u za czasów PRL-u. Na pytanie, które jest tutaj przed nami, odpowiedziałbym, że oczywiście straciliśmy na wolności. Po przejściu w 2004 do Unii Europejskiej. Ale to jest chyba koszt przejścia, wstąpienia do Unii Europejskiej, koszt wejścia do dobrego klubu i koszt uzyskania finansowania. Straciliśmy we wszystkich właściwie dziedzinach, bo i na szczeblu kraju, na szczeblu gospodarki i na szczeblu indywidualnym. Na szczeblu kraju jest oczywiste ograniczenie
suwerenności. Jest czymś zdaniem na absurdalne, globalne ochłodzenie. Jest czymś przyjmowania emigrantów. Jeśli chodzi o szwedel ekonomii, to z kolei mamy na przykład drakońskie przepisy Unii, na przykład numerus clausus, aby przyjmować kobiety do rad nadzorczych. Kwestia drakońskich przepisów o danych osobowych, które dopiero od maja będą ogromnym obciążeniem dla biznesu. Szczebel osobisty. Człowiek obawia się, co napisać, czy użyć pewnych słów, czy słowo pederastia można używać, czy nie można używać. Jest ten potworny bagaż politycznej poprawności wniesiony w nasze życie przez Unię Europejską, którego przed wstąpieniem do Unii Europejskiej nie było. Wolność do Polski przyszła, kiedy Polska, ludzie, tak jak pan, obalili komunizm, ale nie wtedy, gdyśmy przystąpili do Unii Europejskiej. Druga rzecz, nie chcę wspominać o innych przykładach, ale do pana mam pytanie jedno. Jako ministra byłego obrony narodowej. Jak Unia może stworzyć własną organizację bezpieczeństwa bez Niemiec? Wszyscy wiedzą o tym, ale nikt nie mówi tego otwarcie, że problemem bezpieczeństwa Unii Europejskiej jest to ogromne, bardzo bitne, doskonale waleczne państwo, czyli Niemcy. I nikt nie chce i nie może być bezpieczeństwa Unii Europejskiej bez hegemona, jakim byłyby Niemcy. I to jest niestety ten problem. Jak ten problem rozwiązać? Dziękuję. Ja przyjeżdżam, Czy pan chce może teraz odpowiedzieć, czy... No może później. Dobrze. Po tej wypowiedzi rzeczywiście trudno jest dyskutować w tym samym tonie, w którym dyskutowaliśmy dotychczas, a może pominę jakby tą wypowiedź i chciałbym tak, po pierwsze sprawa tej obronności wspólnej. Wspomniałeś coś takiego, że Turcja, która oczywiście nie przestrzega i tak dalej, wszystko to wiemy, jest w NATO, czyli NATO tej naszej wolności nie będzie bronić, no bo NATO jest zainteresowane wyłącznie układami militarnymi. Otóż drobna różnica, ale bardzo istotna. Turcja jest sama w sobie mocarstwem. NATO nie jest tam wyłącznie po to, by jej bronić przed innym mocarstwem. To jest bardzo istotny element w ogóle całej polityki obronnej sojuszu, ale to nie jest słabe państwo jak my, którego trzeba bronić. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że z kolei wszyscy doskonale wiemy, że w czasie II wojny światowej amerykańskim żołnierzom na różnych szczeblach tłumaczono, że oto idziecie walczyć o nasz styl życia, o obronę naszego stylu życia, naszych wartości. To było to, o czym specjalnie ich przekonywano. Ponieważ Polska nie może być Turcją. Nie może być Turcją z oczywistych względów. Po prostu jest krajem militarnie nieporównanie słabszym i nigdy nie będzie mogła osiągnąć takiego poziomu. Czy przy tej organizacji wspólnej obrony wartości takie, które pozwolą się tym żołnierzom francuskim czy niemieckim, którzy by ginęli w Polsce, utożsamiać jednak z Polakami? Czy nie jest tak, że nasza rosnąca obcość w Europie spowoduje, że to będzie praktycznie niemożliwe, że nie będzie można tych ludzi jakby przekonać,
że oto bronią wspólnych wartości. Tu w tym kraju nie będą czuli, że bronią wspólnych wartości. Myślę, że ten problem również występuje nieco w NATO. Dla tych amerykańskich czy innych żołnierzy natowskich, którzy są w tej chwili w Polsce, ten problem umierania za Białystok czy za Przesmyk Suwalski także może być nieco inny niż w przypadku rozważania roli Turcji w NATO. Czy te wartości przypadkiem, znaczy brak tych wartości w tej chwili w Polsce nie osłabia jakoś możliwości wspólnej obrony. Druga sprawa to pęknięcie i te dwie dusze, które mamy. No to proszę Państwa, doskonale pamiętamy, że to pęknięcie wychodzi na wierzch, jeżeli pęknięcie w ogóle na wierzch może wyjść, ale wychodzi na wierzch to pęknięcie znakomicie w czasie pierwszego Krajowego Zjazdu Delegatów Solidarności w Oliwii w 1981 roku. Przecież tam już było bardzo ostro, z całym repertuarem. Wszystko tam było. Były opowieści o prawdziwych Polakach, o Żydach, o cały zestaw argumentów się tam pojawił. I to trwa do dziś. Pamiętam w Solidarności, doskonale ty pamiętasz, bo w końcu byliśmy w ruchu, dla którego wolność indywidualna była w zasadzie jedyną, podstawową i najważniejszą, o którą walczyliśmy, ale stykałem się często z zupełnie innym podejściem w Solidarności. Jak to dla ciebie najpierw ważniejsze są prawa człowieka, a nie niepodległość tego kraju? Mówiłem, wiesz, no, niepodległość jest instrumentem do osiągnięcia tej wartości. Sama w sobie wartością nie jest. I to jest niezmiernie ważne. Dlatego, że teraz pamiętajmy, że ta druga część duszy powiada, ta nie nasza, nie moja, powiada, że właśnie niepodległość jako taka jest wartością samą w sobie, czyli możliwość, by człowiek, Polak mógł suwerennie decydować o wszystkim w Polsce, jest uznawane za wartość bardzo wysoko. Podczas gdy my zadajemy pytanie, no dobrze, no Polak, no tego, ale o czym on będzie decydował? To podoba nam się, że on będzie decydował, czy nie podoba nam się, że będzie decydował? I tak dalej. Stawiamy wartość indywidualną. Jaką w tej chwili korzyść, żeby wrócić znowu do tych wolności europejskich, korzyść odnosi ekipa rządząca poprzez wycofywanie się z tych zobowiązań, w których Unia Europejska w jakiś sposób pilnuje praworządności i tych wszystkich rzeczy. Co oni na tym w rzeczy samej zyskują? Otóż można by się naprawdę zadyskutować na śmierć, wydaje mi się, próbując znaleźć w tym nadrzędną i oczywistą racjonalność. Wyłącznie jakiś mit, jakaś władza, jakieś coś, co jest w zasadzie bliżej, no bo władza, to zadamy pytanie od razu, a po co władza? Nie Polska, ale jaka, prawda? Po co władza? Nie, władza sama w sobie. Oni co więcej zyskują dość szerokie poparcie dla takiego rozumienia. Ja myślę, że mój przedmówca to także miał na myśli, że po prostu Unia Europejska nas w sposób oczywisty krępuje. To nie znaczy, że my moglibyśmy podejmować decyzje celne, decyzje rozmaite, których nie możemy podejmować, bo wiążą nas traktaty unijne i traktaty międzynarodowe. Pewno nic byśmy nie mogli wtedy podejmować, bo w ogóle było beznadziejnie, ale takie myślenie występuje. I przeciwstawienie się temu na zasadzie dyskusji o wolności
mi się wydaje mało możliwe. Dyskusja o wolności pozostanie na tym poziomie, że zwolennicy wolności indywidualnej będą rozwijać, komunitarianie będą rozwijać swoją myśl, a nacjonaliści jeszcze trzecią. I że nie, to jest nie, znaczy nie do pogodzenia po prostu, nigdy nie do pogodzenia. Dziękuję bardzo. Pogadałeś sobie, to teraz ja sobie pogadam, przepraszam bardzo. Chciałam upomnieć się o naród, który żyje w Europie i jest zniewolony i nie może tej swojej wolności dla siebie jakoś urządzić. Mam na myśli, wspomniał Pan o Turcji, Ty wspominałeś o Turcji, o wielomilionowym narodzie Kurdów. Nawiasem mówiąc, istnieje bardzo dużo instytucji w ONZ-cie wyspecjalizowanych, które powinny się zająć tą kwestią. Nie umiemy sobie z tym poradzić i mówimy o wolności, a tu taki wielki problem z narodem wielomilionowym, który od lat walczy o swoją wolność i nie jest w stanie sobie tego wywalczyć. Czy rzeczywiście jesteśmy bezsilni? Chciałam zapytać. Panie senatorze, ja chciałbym podzielić moim takim koszmarnym snem, takim koszmarem nocnym. Pan zresztą elementy tego koszmarnego mojego snu poruszał w swoim znakomitym wystąpieniu, za którym chciałem ogromnie podziękować. Otóż ten mój koszmar polega na tym, że ja jestem, nie chcę się nazwać euroentuzjastą, wolę powiedzieć zakochany w Unii i w całej koncepcji, projekcie europejskim. I to jest, mnie się wydaje, charakterystyczne dla mojego pokolenia. To jest spełnienie marzeń, to w pewnym momencie uczynienie mnie człowiekiem najszczęśliwszym na świecie i najszczęśliwsze wydarzenie w moim życiu, kiedy to się stało. I w tej chwili jest sytuacja taka, jaką widzimy w Polsce. Trudno cokolwiek do tego dodać, ani cokolwiek z tego ująć. Nie jesteśmy. Rząd naszego kraju jest w poważnym konflikcie z instytucjami europejskimi. Gra jest oczywiście o wartości, o których Pan wspominał. I wspominał Pan o czymś takim jak piorunochron, że ten piorunochron właśnie, że Unia stanowi ten piorunochron dla nas. I teraz ja mam na myśli, powracam do tego mojego koszmaru sennego. Wiemy przecież, znając odrobinę historii, że niejednokrotnie w historii realna polityka wygrywała nie tylko z wartościami, również z nieprawdopodobnymi cierpieniami ludzkimi, jak chociażby głód na Ukrainie, czy chociażby Holokaust, o którym też do pewnego momentu nikt nie chciał słyszeć, włącznie z amerykańskim prezydentem i z papieżem na Watykanie. I jest ten spór z instytucjami europejskimi. On się wreszcie kiedyś jakoś musi zakończyć. On się na razie wlecze, jest rozmywany. Widzimy tą zmianę na najwyższych szczeblach rządowych. Przygotowanie, ten elegancki styl pana premiera i świetny angielski na salonach europejskich, okej. Tylko to kiedyś musi dojść do jakiegoś finału. Ja myślę, że ten finałem będzie maj 2019. To są wybory parlamentarne europejskie. Wiemy, że ta władza, którą dzisiaj obserwujemy w naszym najkochańszym kraju,
jednej rzeczy nie umie, nie umie się cofać, bo to jest rewolucja, a rewolucjoniści się nie cofają. No więc jak sobie można wyobrazić, finał tego sporu? O co ja się martwię, co jest moim koszmarem, oczywiście to jest oczywiste, że wartości padną na ołtarzu realnej polityki, gdzie będzie chodziło o utrzymanie jedności Unii. Dziękuję bardzo. Ja strasznie króciutko i nie odwołując się do żadnych autorytetów, ale jak gdyby do własnego odczucia tego, to pominęliśmy tutaj wypowiedź pana z pierwszego rzędu, a ona jednak miała znaczenie, bo się różniła trochę od tego, co od większości wypowiedzi. Więc tak, co do wolności, to ja bym do takich prostych rzeczy, tutaj chciałabym ruszyć takie proste rzeczy. Po pierwsze tak, nawet w czasach PRL-u to ja się czułam wolna, bo to była kwestia tego, co ja sobie myślę, albo nie. I to mamy do takiej wolności prawo zawsze i zawsze możliwość taką wolność osiągnąć. A teraz pomijamy taką rzecz całkiem prostą, jeśli chodzi o wolność połączoną wraz z Unią. No, że dokonało się po prostu coś takiego jak otwarcie granic. Po prostu i że mogliśmy wyjść z tego naszego czasem, nie chciałabym tutaj pana dotknąć, ale grajdołka. Że ja nie muszę się już poruszać z paszportem, że nie muszę się czuć kimś specjalnym na granicy, sprawdzanym i tak dalej. Przecież to jest właśnie jak gdyby poczucie ogromne dla mnie, przynajmniej w takich chwilach, kiedy jadę gdzieś na zachód wolności i niech Bóg broni, żeby mi ktokolwiek to zabrał. Tam kilka rzeczy pan ruszył, między innymi coś, co dotyczyło hegemonii Niemiec w Unii. A jakbyśmy się wynieśli z tej Unii, to co, czy Niemcy osłabną wraz z tym ruchem? Bo nie bardzo rozumiem, co byśmy mieli w ten sposób osiągnąć. No i te kobiety w których... Tak, no to w ogóle straszne. No, także tyle. Małgorzata Dziedzuszycka, były dyplomata. Przepraszam, być może, że... Być może, że ponieważ się spóźniłam, być może, że moje pytanie nie ma sensu, ale ponieważ pan zastrzegł, że jakby sprawy gospodarcze nie są pana kompetencji, to jednak postawię to pytanie. Czy nasze poczucie bezpieczeństwa zdaniem pana wzrosłoby, gdybyśmy przyjęli euro? Jeżeli nie, czy też nie wie pan, to nie ma sprawy. Natomiast jeżeli uważa pan, że tak, dlaczego Platforma w ogóle właściwie nie prowadzi na ten temat żadnej debaty? Mogę zacząć od końca? Jasne. Pan jest dzisiaj absolutnym panem. Bardzo chętnie od końca, dlatego że właśnie zaczęła. To znaczy, tak się złożyło, ja nie byłem akurat na tej Radzie Krajowej, ale na ostatniej Radzie Krajowej Platforma ogłosiła, że rozpoczyna dyskusję na temat wejścia Polski do strefy euro. I co więcej, opowiada się za przyjęciem euro przez Polskę w krótkim czasie. To argument obronny jest też argumentem? Znaczy, to jest wydaje mi się podejście związane z tym, że sobie zdajemy sprawę z tego, że Europa ucieka. Że ta Europa, która będzie w węższym kręgu się integrowała, wychodząc z kryzysu, bo taki ma pomysł na wyjście z kryzysu, ucieknie nam jako strefa euro z takimi krajami jak Litwa, Łotwa, Estonia, Słowacja, ale już bez Polski, Węgier i być może bez Czech, chociaż nie wykluczałbym tego, że Czesi w swoim pragmatyzmie szybko wprowadzą euro, żeby w tym pociągu jechać dalej.
Więc ta dyskusja jest, skończę jedno zdanie, ta dyskusja jest spóźniona o kilka ładnych lat. O kilka ładnych lat, dlatego że rozmowę na temat przekonywania do przystąpienia do strefy euro trzeba było prowadzić wtedy, kiedy miało się pozycję polityczną i instrumenty do propagowania swojego podejścia, a nie będąc w głębokiej opozycji. To jest jakby odniesienie do tego. Jak się zakończy spór z Unią Europejską? No to niezwykle ciekawe pytanie jest. To jest niezwykle ciekawe pytanie, ale na to pytanie ja nie jestem w stanie, nie znajduję odpowiedzi, bo albo się zakończy w wyniku aktu wyborczego w Polsce, w którym ten rząd skonfliktowany i coraz bardziej konfliktujący się z Unią Europejską, bo to jest proces, który będzie się pogłębiał, bez względu na to, ile języków zna nowy premier i jak się szeroko będą uśmiechać ministrowie, ten konflikt będzie się pogłębiał i zakończy się albo zmianą rządu w wyniku decyzji Polaków, którzy będą bronić tej swojej decyzji do końca, albo też zakończy się wyjściem Polski, wyprowadzeniem Polski z Unii Europejskiej. Bo Jacek Szymanderski, pytając o te racje, które każą Jarosławowi Kaczyńskiemu podważać wszystko, co jest dziedzictwem Solidarności, bo o KRS-ie to kto mówił w takiej postaci? O KRS-ie pisano i proponowano w latach 80. w głębokim podziemiu, tak? Kto w Sądzie Najwyższym przeprowadził całkowite oczyszczenie sędziów, którzy orzekali z wyjątkiem jednego sędziego na 100 osób, całkowite oczyszczenie w stosunku do sędziów, którzy orzekali jeszcze w okresie PRL-u? No poprzednie rządy, tak? Poprzednie rządy, sami sędziowie to uczynili. I tak dalej, i tak dalej. Więc to jest to zerwanie z dziedzictwem Solidarności, poprzez zerwanie z dziedzictwem Zachodu, z tą swoją wartości Zachodu, może doprowadzić, że Polska, znaczy ja uważam, że Polska w tej chwili jest w izolacji pomiędzy partnerami i sojusznikami. I celowo podkreślam, izolacja między partnerami a sojusznikami. To znaczy jeszcze między partnerami i sojusznikami, ale już w izolacji. I że następnym etapem, który można sobie wyobrazić, dramatycznym dla naszego kraju, bo on się zawsze tragicznie kończył dla Polski, jest izolacja poza partnerami i sojusznikami. To znaczy może być tak, że ze względu na interesy sprawowania władzy jak najdłużej, bo tu o sprawowanie władzy w sposób niekontrolowany i jak najdłużej chodzi, zostaną zwolnione wszystkie hamulce, które powstrzymują jeszcze ten rząd przed wyprowadzeniem naszego kraju z Unii Europejskiej. I że wtedy autentycznie dojdzie do tragedii. Bo dzisiejszy świat połączony, jak naczynia połączone wszyscy ze wszystkimi, nie ma w nim miejsca na samotne kraje średniej wielkości na dorobku. Polska jest krajem średniej wielkości na dorobku. Tak? Polska nie jest oczywiście Turcją i Polska oczywiście nie jest Wielką Brytanią. Turcją w sensie militarnym, a Wielką Brytanią w sensie militarnym, finansowym, zasobności i pozycji międzynarodowej. W związku z tym kraj będący na dorobku, kraj, który jest średniej wielkości, osamotniony, jest po prostu strasznie łakomym kąskiem dla naszych przeciwników. No i to może się zakończyć tragicznie. To nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że tam będzie, może być mniej, że wzrost gospodarczy byłby mniejszy, bo w tej chwili jest o 1,5% większy rocznie ze względu na subsydia z Unii Europejskiej, tylko chodzi po prostu o zagrożenie bezpieczeństwa narodowego.
No i nie wiemy, jak ten spór z Unią się zakończy, ale uważam, że wszystko jest w naszych rękach. Wybory 2019 roku w maju, te wybory europejskie, będą wyborami znaczącymi. Ale najbardziej znaczące będą wybory teraz lokalne. To znaczy, nie chcę pójść za daleko, nie chcę powiedzieć za dużo, ale tak czasami mi się wydaje, że one będą miały politycznie podobną wagę do wyborów czerwca 1989 roku. Dlatego, że jeżeli one, wybory lokalne, tak, zostaną przegrane przez zwolenników Zachodu i zwolennicy opcji odwracania się od Zachodu, patrzenia na Wschód, wygrają te wybory, to do następnych wyborów zwolennicy Zachodu już się nie podniosą. Tak? A zatem wybory do Europarlamentu w maju 2019 roku będą już o mniejszym znaczeniu. Natomiast najważniejsze będą wybory lokalne, chociaż z punktu widzenia politycznego zawsze wybory lokalne są tylko lokalne i tylko regionalne, a nie parlamentarne, prezydenckie czy europejskie. Ale teraz ta ranga jest według mnie inna i ona się odwraca. No, rosnąca obcość w Europie. Ja się obawiam, że to, co się wydarzyło w relacjach Polski z sojusznikami najbliższymi, z Francją, Niemcami, z Ukrainą, o której dzisiaj nie rozmawialiśmy, ale przecież kryzys w stosunkach pomiędzy Kijowem a Warszawą jest bardzo głęboki, tak? Jest naprawdę bardzo głęboki. I ten kryzys, który ni stąd, ni zowąd, choć można go było przewidzieć, że będzie konsekwencją ustawy o IPN-ie, pojawił się z Waszyngtonem, tak? A dzień wcześniej, czy tam chwilę wcześniej z Izraelem, oznacza, że polską pozycję na świecie strasznie ciężko będzie i długo trzeba będzie odbudowywać. Bo drugi raz nam już nie zaufają. Mnie kiedyś jeden z moich przyjaciół z zagranicy powiedział: dlaczego ty mnie okłamywałeś? Dlaczego ty mnie tyle lat okłamywałeś, że jesteście inni niż jesteście w rzeczywistości? Że jesteście przywiązani do tego samego, do czego my jesteśmy przywiązani. Wcale cię nie okłamywałem, tylko 19% uprawnionych do głosowania dokonało takiego wyboru, a ci, którzy rządzą, złamali podstawową umowę społeczną, jaką jest konstytucja, i to wielokrotnie. A potem przy pomocy inżynierii politycznej dokonali osłabienia wielkiego ruchu, jaki się tworzył, czyli Komitetu Obrony Demokracji. No a pozostałe partie opozycyjne, wtedy kiedy rozmawialiśmy, to jeszcze nie były na drodze zjednoczenia, więc odpowiadałem, że się nie jednoczą. Teraz cieszy mnie to, że zaczynają się jednoczyć. I też nie uważam, że Komitet Obrony Demokracji poległ, żebyście Państwo mieli jasność. Uważam, że Komitet Obrony Demokracji ma swoje miejsce przynajmniej na regionalnych mapach politycznych. Przynajmniej na regionalnych mapach politycznych. Mówię to na podstawie doświadczenia wrocławskiego, krakowskiego, poznańskiego, gdańskiego. Troszkę gorzej w Warszawie, no ale... Więc rosnącą obcość, tak, i ten brak zaufania do nas w świecie, nie tylko w Europie, ale w świecie, będziemy odbudowywać długo. Będziemy odbudowywać długo i będzie to długi czas, tak jak uczeń, który zaraz na początku, nie wiem, podstawówki albo liceum wyrobi sobie dobrą markę, a później ją w ciągu jednego dnia jest w stanie podważyć, no to do końca już nauki w tej szkole w zasadzie ma małe szanse na odbudowanie swojej pierwotnej pozycji. To będzie długotrwały proces. Ja się nie zgadzam z tymi wszystkimi, nie tylko z Panem, ale nie zgadzam się z tymi wszystkimi, którzy mówią o tym, że żeśmy stracili suwerenność, przystępując do Unii Europejskiej, ponieważ koncept suwerenności w Unii, w świecie integrującym się, jest inny, aniżeli po traktacie westfalskim.
To znaczy suwerenność w świetle traktatu westfalskiego jest inna, aniżeli suwerenność transakcyjna. To znaczy my odstępując część naszych uprawnień strukturom ponadnarodowym, uzyskaliśmy takie uprawnienia, których byśmy w życiu nie mieli. Jak chociażby tę skromną w owym czasie wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony, która miała wtedy 5 lat, bo 5 lat wcześniej została w ogóle ufundowana, później uległa załamaniu, a teraz nasza komisarz w Komisji Europejskiej Elżbieta Wieńkowska jest odpowiedzialna i robi to fajnie za tworzenie Europejskiego Funduszu Obrony, czyli czegoś kompletnie nowego, czego wcześniej w Unii w ogóle nie było. Tak? I robi to dobrze, bo ten Europejski Fundusz Obrony jest takim, zaraz wrócę do pierwszego pani pytania, panie Elżbieto, jest takim narzędziem, przy pomocy której można wzmacniać te zdolności unijne, nie do tego, żeby ona była sojuszem obronnym, bo nie będzie, tak? Ale żeby miała zdolności do reagowania. Reagowania w swoim sąsiedztwie, na południu albo na wschodzie, gdy będzie taka potrzeba i wola polityczna. I w związku z tym wracam do pierwszego pytania, mianowicie pytania o pieniądze. No więcej środków nie będzie po wyjściu Wielkiej Brytanii. Więcej środków w nowej perspektywie finansowej nie będzie po wyjściu Wielkiej Brytanii, no bo składki brytyjskiej nie będzie. W związku z tym Unia musi dokonać, liderzy Unii muszą dokonać niesamowitej operacji, mianowicie jak sfinansować więcej przy pomocy mniejszej ilości środków. Ja uważam, że to jest możliwe. To naprawdę jest możliwe, chociażby z tego powodu, że część środków unijnych wydawanych jest w sposób... Znaczy można wydawać, można uzyskiwać więcej za mniej pieniędzy. Byleby dobrze określić priorytety, byleby dobrze określić zadania. I mam takie wrażenie, że ten proces w tej chwili następuje. W dziedzinie, którą się zajmuję, chociażby przez przyjęcie Europejskiej Strategii Globalnej w końcu 2016 roku, tak zwanego Implementation Plan, w końcu 2016 roku i takich priorytetów, które później określiła Rada, po to, żeby lepiej, że tak powiem, te obszary opisać, na które mają być wydawane środki. Co będzie z funduszami strukturalnymi? Czy one nie ucierpią w związku z tym jakby przemodelowaniem wydatków Unii Europejskiej? Boję się, że mogą ucierpieć. Obawiam się, że znaczy jest taka realna obawa, że funduszy na spójność będzie mniej. Czy ucierpią środki na wspólną politykę rolną? Chyba nie, dlatego że Francja będzie Francuzi będą swoich rolników bronili jak niepodległości albo i bardziej. No a jak Francuzi, a proszę? Tam się ostatnio zmienią w tej sprawie. Tak? To widocznie. Dyskusje są. No w każdym razie ostatnie spotkanie parlamentarne, tak, z delegacją francuską potwierdziło mnie przynajmniej, że ta ekipa, która się pojawiła, przy czym to jest to są senatorowie i deputowani starej daty, tak? To jest przywiązana bardzo do CAP-u. I jego, że tak powiem, wielkości i jego struktur. No więc jest taka obawa oczywiście, że będzie przerzucanie pomiędzy szufladami, ale na pewno nie ma takiej możliwości, żeby się zwiększyły wpłaty do wspólnego budżetu Unii Europejskiej. No, ale jeżeli mają być przesunięte pewne obszary w ogóle do dyspozycji na teren krajów członkowskich, no to wtedy jednak też pewne fundusze będą uwolnione. Tak, ja myślę, że w tym kierunku pójdzie, a ta racjonalizacja wydatków, to znaczy większa efektywność przy tych samych środkach,
będzie raczej takim no, marginesem w stosunku do tego przesunięcia środków z szuflady do szuflady. Czy można jeszcze? Ja mam jeszcze tylko 5 minut, bo muszę wracać do... Ja będę pytała tylko minutę i mam nadzieję, że odpowiedź będzie też równie krótka. Od kilkunastu dni niepokoiło mnie to, co powiedział minister Muka z kancelarii prezydenta o towarzyszącym wyborom samorządowym tej akcji referendum konstytucyjnego. Powiedział on, że jednym z pytań będzie pytanie, czy należy do naszej konstytucji wprowadzić jakieś przepisy gwarantujące naszą rolę w Unii. Ja dostałam w tej chwili, wczoraj właśnie, ulotkę. Okazuje się, że już jest przygotowana ulotka. Dostałam to z Platformy Obywatelskiej z Zielonej Góry, czyli jest to rozesłane prawdopodobnie gdzieś do działaczy partyjnych. Czy Platforma w tej chwili dostrzega, w jaką pułapkę prowadzi to referendum wyborców, tych, którzy będą na to głosowali, dlatego że tam jest zestaw pytań, które wskazują, że jest to nie referendum konstytucyjne, tylko referendum zdania na temat wyjścia Polski z Unii Europejskiej, bo takie próba wprowadzania do naszej konstytucji polskiej czegoś, co jest jak gdyby przeciwne traktatom, któreśmy podpisali wchodząc do Unii i co jest sprzeczne z konstytucją, z 9 artykułem, który mówi, że Polska Rzeczpospolita przestrzega traktatów międzynarodowych wiążących ją. No więc jeżeli wynik tego referendum będzie taki, że będzie można powiedzieć, że większość odpowiadających w pytaniach tam dalszych o konstytucji i właśnie o tą rolę Polski w Europie odpowie w pomyśli Prawa i Sprawiedliwości, to być może jest to wstępny taki sondaż przed przygotowaniem referendum na temat wyjścia Polski z Europy. No ja takie niebezpieczeństwo na Europie się nie... Drodzy Państwo... Ja muszę Państwa opuszczać i dlatego powiem tak. Referendum, które może być przeprowadzone, bo może być przeprowadzone, nie będzie miało charakteru konstytucyjnego. Dlatego, że referendum konstytucyjne w naszej konstytucji ma bardzo ściśle określone i jasny kształt. To nie będzie referendum konstytucyjne. To może być sondaż, który będzie nazywany referendum odnośnie do... który by stwarzał podstawę do tego, żeby rozpocząć pracę nad nową konstytucją. Taką konstytucją, która nie byłaby konstytucją demokratycznego państwa prawa. Mateusz Morawiecki powiedział o demokratycznym państwie narodowym. Tak? Demokratycznym państwie narodowym. Strasznie to niepokojąco brzmi, bo przypomina to suwerenną demokrację, której koncepcja jest realizowana przez prezydenta Putina od wielu lat, a którą przed laty sformułował jeden z głównych doradców Putina, czyli Surkow. Tak? Proszę? No, w każdym razie to jest szalenie niepokojące. Przy czym jeśli chodzi o Erdogana, to on przeprowadził referendum w Turcji, w którym niestety nieznaczna większość, ale większość Turków zrezygnowała z trójpodziału władzy i niezależnego sądownictwa. Tak? Znaczy, to było legalne referendum, przeprowadzone bez większych, że tak powiem, wad referendalnych, w którym sądownictwo zostało podporządkowane władzy wykonawczej. Co? No, to oni mają załatwione. No ale to, co się dokonało w Polsce, dokonało się w sposób nielegalny, bo niezgodny z konstytucją, w przeciwieństwie do Turcji oraz do Węgier, gdzie Orban miał większość konstytucyjną, żeby dokonywać zmiany konstytucji, a dopiero potem takich zmian. Więc cały czas w Polsce poruszamy się w obszarze nielegalnych działań władzy, w
tych kilkunastu ustawach, które regulowały bądź funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, bądź Sądownictwa Powszechnego, bądź KRS-u i Sądu Najwyższego. Bardzo dziękuję.